W Poznaniu, proszę Państwa, od 1 września dłużej będziemy czekać na przystanku na autobus. Miasto ogranicza liczbę kursów, przybędą też kolejne remonty w centrum, no i pytanie, czy miasto się zatrzyma. Między innymi o tym, chociaż nie tylko o tym, będę rozmawiał z Państwa i moimi gośćmi, którymi są przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania Klaudia Strzelecka. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Dzień dobry Państwu. Z Klubu Radnych Wspólny Poznań Pan Paweł Sowa przy telefonie. Dzień dobry, witam również Pana. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz reprezentujący Konfederację w Poznaniu Jacek Olszewski. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Zacznijmy, proszę Państwa, od najnowszej informacji dotyczącej właśnie miejskiej komunikacji, a dokładnie autobusów, których od 1 września ma być mniej i mają jeździć rzadziej. Zanim zadam pytanie, to jeszcze tylko dodam, bo może nie wszyscy to słyszeli w mojej poprzedniej zapowiedzi, że też wysyłałem zaproszenie do czwórki polityków Platformy Obywatelskiej, ale z różnych powodów. No, nie przyjęli tego zaproszenia, ale studio jest dla Państwa również otwarte cały czas. Proszę Państwa, czy to dla Państwa ta sytuacja, o której przed chwilą wspomniałem z autobusami, to jest sytuacja zrozumiała i wytłumaczalna? Przypomnijmy, autobusy jeździły średnio co 12 minut, teraz będą jeździły do 15 minut. Nie wiem, łatwiej pewnie będzie tutaj Państwu w studiu dostać się do głosu, więc może zaczniemy tym razem wyjątkowo od gościa przy telefonie, pan Paweł Sowa. Dobrze, dziękuję bardzo. To będzie co 15 minut i gorsza jeszcze wiadomość jest co do komunikacji nocnej, bo tam jest rozrzedzenie praktycznie co godzinę z tego taktu półgodzinnego, ponoć poza weekendami, kiedy ma zostać pół godziny. Natomiast co to jest za wiadomość? To jest zła wiadomość oczywiście, nie ma tu żadnej wątpliwości. Ja dzisiaj postanowiłem zapytać oficjalnie władze miasta, jaki mają plan do powrotu do zasadniczego rozkładu jazdy, ponieważ z tego, co sprawdzałem, ostatni raz normalny rozkład jazdy mieliśmy, proszę Państwa, na początku marca 2022 roku. Wtedy faktycznie te częstotliwości były bardzo dobre, zarówno na w ruchu tramwajowym, jak i autobusowym, i nastąpiła podwyżka. No, dla przypomnienia, wiecie Państwo, że część radnych była przeciwko tej podwyżce, między innymi tutaj moja osoba, ale również siedząca w studiu pani Klaudia Strzelecka. Chociaż pan prezydent zapowiedział już w jednym z wywiadów, że no, nie wyklucza kolejnej podwyżki, co byłoby jest, chyba już w ogóle jakimś ciekawostką, absolutnie, prawda? Absolutnie niezrozumiałe. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na pewien fakt. Poruszajmy się tymi faktami. Czyli ostatni raz ta częstotliwość dobra była w lutym 2020 roku, czyli 2,5 roku temu. A ona z różnych względów, oczywiście był koronawirus, tam był szereg różnych problemów, oczywiście, to jest obiektywne. One były zarówno negatywne, jak i mieliśmy takie zjawiska, powiedzmy, dość nietypowe, jak spadek cen paliw przez pewien okres przynajmniej pandemii. Natomiast ludzie od lipca 2020 roku płacili więcej, prawda? Czyli mamy sytuację złą w tym aspekcie, że płacimy więcej. Ale ta częstotliwość nie powróciła do tej standardowej, którą mieliśmy przed marcem 2020 roku. Czyli, tak? Panie radny, mamy opis rzeczywistości, ale jaka jest ocena pana polityczna tej sytuacji? Ja uważam, że to jest błąd, że dopuszczono do tej sytuacji. Natomiast w tej dzisiejszej interpelacji zadaję też parę pytań. Chcę uzyskać odpowiedzi na przykład na to, jakie są średnie zarobki w kierowców i motorniczych. Bo tutaj, jeżeli mamy problem kadrowy, no to jak prowadzono tę politykę kadrową, tak, że dopuszczono do tej sytuacji? Myślę, no że to do na tego pewno wątku nie stało się z dnia na dzień, prawda? Myślę, że do tego wątku za chwilę wrócimy. Pani Przewodnicząca Strzelecka. No to jest przede wszystkim, tak jak już powiedział kolega Paweł Sowa, jest to takie sukcesywne trochę rozkładanie komunikacji publicznej na łopatki, niepanowanie nad problemem, właściwie wymykanie się tym problem po prostu narasta cały czas i wydaje mi się, że miasto po prostu nie ma pomysłu, co zrobić, żeby tę sytuację poprawić. Tak naprawdę co chwilę słyszymy o
sytuacji, która pogarsza tylko i wyłącznie stan komunikacji publicznej w mieście. Ciągłe zmiany tras, to jakby przede wszystkim to była pierwsza rzecz, której ciągle nie wiedzieliśmy, jakim tramwajem, gdzie dojedziemy i autobusem. Podwyżki biletów w czasie, kiedy i tak bardzo dużo osób odchodziło od komunikacji publicznej w związku z epidemią. Rozrzedzenie kursów, czy likwidacja bezpłatnej komunikacji. To jest w ogóle też ten pierwszy ruch taki bezpłatnej komunikacji dla dzieci. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy kogoś przyzwyczajać, uczyć korzystania z komunikacji, zachęcać właśnie, jeżeli prezydentowi zależy na tym, żeby było mniej aut, a więcej osób korzystało z tramwajów i autobusów, no to zachęcajmy tych najmłodszych. I tu mamy krok po kroku rozkładanie całkowite komunikacji publicznej, która jest teraz w takim stanie, że nie wiadomo, czy w ogóle z niej będzie korzystała jakakolwiek większa część ludzi mieszkających w Poznaniu, bo nie wiadomo, gdzie tym tramwajem dojdziemy. Już wiemy, że do centrum na pewno nie dojdziemy. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie, trochę pani przewodnicząca tu je wyprzedza, ale jak najbardziej już je mogę postawić, bo pytanie, czy autobusy w ogóle będą za chwilę potrzebne, skoro no, pół miasta praktycznie zostanie wyłączone. Przypomnijmy, proszę państwa, od 1 września narusza kolejny, bo wciąż obok właściwie wciąż trwającego remontu ulicy Święty Marcin, czy trasy szybkiego tramwaju, remont na 27 grudnia Mierzyńskiego, Fredryn, całe ten centrum Fyrtel przy Okrąglaku zostanie wyłączony. Jak to komentuje pan Jacek Olszewski z Konfederacji? Dobrze, na początku może takie trochę inne spojrzenie, dlaczego takie kłopoty komunikacja miejska ma, do której zresztą zachęca pan prezydent Jaśkowiak, ale jednocześnie tutaj nie ma jakiejś spójności, nie ma jakiejś koordynacji działań. Ja mam przed sobą schemat sieci tramwajowej, no ale ogólnie to się wiąże z komunikacją autobusową również. Całe centrum jest rozkopane i kolejne remonty są przed nami. Ja się dowiaduję teraz, że po raz kolejny będzie Kornicka robiona, czyli już praktycznie kolejna alternatywna ścieżka do centrum będzie zablokowana. To jest wszystko robione naraz. No i niestety autobusy w takim aspekcie, skoro tramwaje nie jeżdżą do centrum, autobusy by się przydały. Tu jak poprzednicy zauważyli, MPK ZM ma braki kadrowe. No niestety zarobki tam są dużo, dużo mniejsze niż zarabiają ich koledzy w Gdańsku czy w Wrocławiu, to sprawdzaliśmy. 3000, 3,5 tysiąca na rękę plus dodatki socjalne to jest naprawdę niewiele dla kierowcy. Może dlatego właśnie ta komunikacja jest właśnie bardzo mocno ograniczona, bo nie ma kadr, więc autobusów jeździ mniej, a powinno jeździć więcej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o centrum miasta. Centrum miasta jest całkowicie nieprzejezdne. Tak samo na tu prezydent. Armagedon dopiero się zacznie, mam wrażenie. No przyjeżdżają studenci, zaczyna się rok szkolny, tu nawet rowerem czy hulajnogą nie idzie przejechać. Ja już nie mówię o dostawach towarów tam gdzieś do centrum. To za chwilę porozmawiamy, proszę państwa, o tych remontach i o tym, czym to może skutkować dla mieszkańców, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać przy jednej kwestii, którą i ważnej, jak się wydaje. Otóż politycy Konfederacji zresztą poinformowali, że są w posiadaniu materiałów dokumentujących dopuszczenie na ulicę uszkodzonego i niesprawnego taboru autobusowego MPK właśnie. Czy to w ogóle jest możliwe? Informacje zbieramy już od dłuższego czasu. My jesteśmy w kontaktami z kierowcami właśnie z MPK, którzy się sami do nas zgłosili. Do tego mamy kilka osób, które społecznie się w to angażują i nas informują o nieprawidłowościach. To nie jest tak, że ten autobus, który wyjeżdża, czy tramwaj, on jest niesprawny, tylko po prostu nie powinien zostać dopuszczony do ruchu. Ma szereg usterek. Tu kolega Robert Mendleski, tak? Czyli ma usterki, tak? Ma usterki, no dochodzą takie... No pytanie, czy autobusy z usterkami powinny wyjeżdżać? Nie powinny, ale to dochodzi do takich nieprawidłowości, jak podbijanie karty przeglądu, tak? Chociaż tego przeglądu nie powinien auto przejść. Dochodzi do takiego czegoś, jak się zalepianie taśmą, tak? Kontrolek, żeby pasażerowie nie widzieli, że coś tam się świeci, miga. Zgłaszane są tutaj, dochodzi bariera językowa wielu obcokrajowców. Dobrze jeżdżą, czy na przykład tam Hindusi, czy panowie z Ukrainy. Oni się znają na tym, ale jest bariera językowa. Oni zgłaszają szereg nieprawidłowości do warsztatów, do zakładów tych diagnostycznych i tam nie ma tego porozumienia. Brakuje części, części są zamawiane albo dopiero nadzoru, wtedy... nadzoru i kontroli, tak naprawdę. To znaczy części na przykład są zamawiane dopiero wtedy, kiedy się usterka pojawi, nie ma czegoś na zapas. To w odniesieniu do tego, pan radny Sowa, tak? Najpierw. No tutaj, no jeżeli macie państwo takie informacje, bo ja pierwszy raz słyszę o takich... nieprawidłowościach, to nawet dobrze, że siedzi w studiu pani radna Klaudia Strzelecka, bo tu jest szefowa komisji rewizyjnej przecież, więc temat się nadaje, myślę, na tego typu sprawdzenie. To ja też może poproszę o jakieś takie
informacje na maila, no tyle mogę powiedzieć w tej chwili, bo mówię, pierwszy raz słyszę, tak? Ja jedyne co od paru tygodni to dowiadywałem się od pasażerów o kwestiach związanych z tym wypadaniem kursów. I tutaj jeden mieszkaniec mi zgłaszał, że obliczał z różnych danych, z różnych aplikacji, które są dostępne, obliczał, że chyba kumulacja największych takich uciętych czy kursów, których nie było w rzeczywistości, a były wirtualnie, to był chyba 1 sierpnia, kiedy 10 brygad nie wyjechało autobusowych i tam w sumie kilkanaście linii przez to miało bardzo poważne problemy z dostępnością do pasażerów. Dobrze, to jeszcze, panie Pawle, pozwoli pan, że oddam głos pani przewodniczącej Strzeleckiej, żeby odniosła się do tego tutaj. Oczywiście, jak najchętniej również bym otrzymała te wszystkie dokumenty, informacje na ten temat. Też nie wiedziałam o tym wcześniej. Wiele jest w ogóle takich spraw w mieście, w którym dowiadujemy się jakimiś pokątnymi drogami zamiast drogą oficjalną też, ale dzięki temu właśnie ruchowi społecznemu de facto możemy wiedzieć więcej, co się dzieje w mieście. Też pewne sprawy tuszowane przez miasto, tak jak chociażby z tymi remontami autobusów. Taki kontakt właśnie jakby z mieszkańcami, z osobami, które są zaangażowane, jak inne stowarzyszenia czy organizacje, to jest na pewno bardzo konieczne i potrzebne, żeby sytuację unormować, a przynajmniej wiedzieć, co się dzieje i próbować na tym zapanować. Natomiast jeżeli chodzi o całość, pan prezydent Jacek Jaśkowiak w deklaracjach swoich politycznych przed wyborami za każdym razem powtarzał, jak ważna jest dla niego komunikacja publiczna, którą właściwie zostawił samą sobie. A też powinniśmy mieć na uwadze to, że jakby w działaniu politycznym bardzo ważna jest wiarygodność. Jeżeli tej wiarygodności nie ma, jeżeli ktoś mówi jedno, a robi zupełnie coś innego, no to trudno z taką osobą po prostu współpracować. To zamienimy wobec tego jeszcze teraz dwa zdania komentarza do tego, co nas czeka od 1 września. Przepraszam, no Poznań będzie takim, można powiedzieć, jednym dużym placem budowy. Właściwie też można na to tak spojrzeć na rok czy półtora przed wyborami. No i to jest moje pytanie, czy to jest główny pomysł strategii przedwyborczej Platformy Obywatelskiej, żeby teraz jeszcze zrobić co się da, a później za rok czy półtorej się tym chwalić. Paweł Sowa. Panie doktorze, to jest dobre pytanie do osób z Platformy Obywatelskiej. Ale jak pan to ocenia jako radny także, też miasta? Znaczy, ja po prostu patrzę tak. Czy czeka nas Armagedon, też zapytam, panie radny. Jest bardzo niefortunna kumulacja remontów i przebudów. Jest ta tragiczna informacja o tych cięciach kursów. To tylko wzmagać będzie ten chaos. Na pewno będą utrudnienia w poruszaniu się. Ja jeszcze powiem, że jest to o tyle duży problem również w skali jakby funkcjonowania całego miasta, bo my dzisiaj mamy samochody, tak? 3/4 mieszkańców Poznania według dostępnych statystyk posiada samochody. Niektórzy po dwa nawet. Niektórzy mają tak. I teraz po Warszawie jesteśmy drugim miastem z największą ilością aut. Jeżeli oni wszyscy wsiądą w samochody, to my się zatkamy, bo komunikacja jest przede wszystkim po to, żeby umożliwić poruszanie się. To nie jest tak jak kiedyś, że ludzie nie mieli samochodów i musieli korzystać z komunikacji. Nie. To działa dzisiaj zupełnie odwrotnie. No tak, tylko czy można ludzi zachęcić, wydłużając oczekiwanie na autobus, prawda, i zamykając połowę, i podnosząc ceny. Zamykając połowę miasta i proponując podwyżkę ceny. To jest podstawowy problem, dlatego ja jedyne, co mogę doradzać, no trzeba. Jeżeli problemem są kwestie kosztów, czyli złego poziomu płac dla ludzi, którzy nas wożą codziennie, no to ten problem musi być rozwiązany. Trzeba o tym rozmawiać. Dobrze, tak. Skupmy się jeszcze na chwilę, tutaj oddam głos do studia. Pani przewodnicząca Strzelecka, czy miasto nie powinno lepiej planować tych remontów? Od września na pewno będzie duży problem, ale od października również wracają studenci. Po długim okresie, po długim okresie, kiedy była trochę nauki zdalnej, trochę w mieście, różnie to bywało. Teraz jakby zaczynamy rok akademicki od nauki stacjonarnej. W związku z tym wszyscy studenci wracają do Poznania i to się wtedy
zacznie, moim zdaniem, wielki Armagedon na wielkim placu budowym, jakim Poznań jest. A co do wyborów jeszcze, no to my teraz coraz częściej jesteśmy świadkami tego, jak Platforma walczy z Platformą, więc to też, myślę, jest ciekawa rozgrywka w całości. Pan Jacek Olszewski, dobrze, ja powiem tak, przede wszystkim, jeśli chodzi, jak się robi taką skalę remontów, ja już nie będę teraz podnosił, czy one są zasadne, czy nie, bo te remonty czasami niewiele zmieniają, to jest tylko pudrowanie. Oczywiście, że chodzi o przecięcie wstęgi przed wyborami, jak najbardziej, żeby na kolejną kadencję się przygotować, pokazać ludziom, że jak tu jest pięknie, jak tu się dba. Ale ja tu widzę jeden podstawowy błąd, brak alternatywnego źródła transportu. Mówi się o kolei, na przykład miejskiej, tak? Ja się pytam na przykład, dlaczego radni, już obojętnie z jakiej strony, czy za ten, nie zadbał o to, żeby przy każdej pętli, na przykład pętla Górczym, pętla Starołęka, nie ma tablic informacyjnych, o której odjeżdża pociąg. Mamy, o której odjeżdża autobus, o której odjeżdża tramwaj, a 100 metrów obok jest dworzec kolejowy. Być może byłaby to jakaś forma zastępstwa. Tego nie ma. Nie ma spójności i praktycznie ludzie zostawieni są sami sobie. Rozkład się zmienia praktycznie z tygodnia na tydzień. A pan spodziewa się od 1 września zatrzymania miasta tak naprawdę? Zatrzymania miasta nie, no pewnie będzie zakorkowane strasznie. Poznań się szczyci, jest znany z tego, że jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce, jeden z najbardziej zakorkowanych w Europie, więc i tak to będzie. Ludzie są przyzwyczajeni i co, jakoś to będzie. Chciałbym jeszcze przejść do kolejnych wątków, bo coś bardzo ciekawego wydarzyło się też politycznie. Oto radni Platformy Obywatelskiej, proszę państwa, zwołali konferencję prasową, na której sprzeciwili się decyzji własnego prezydenta miasta o wycince drzew w samym centrum Poznania. Jak państwo przyjęliście tę konferencję, jak ją skomentujecie? To wojna w rodzinie, czy raczej gra taka w dobrego i złego policjanta? Ja myślę, że to jest jednak już przedwyborcza, wewnętrzna walka w Platformie Obywatelskiej między dwoma poznańskimi obozami. I jak najbardziej, znaczy generalnie temat słuszny konferencji, bo próba wycinki drzew, czy podpieranie się ekspertyzami, które nie istnieją, których jeszcze w ogóle nie wydano, a jakby podpieranie się nimi, no to na pewno nie jest dobrym kierunkiem, w którym idzie pan prezydent Jacek Jaśko. Natomiast mnie dosyć mocno śmieszy to, jak radni Platformy, którzy ręka w rękę jakby z prezydentem budowali ten Poznań, który dzisiaj mamy, teraz stają w kontrze i mówią, że oni tutaj nie zgadzają się na pewne działania prezydenta, zamiast tak naprawdę usiąść do stołu razem z nim, tak jak siadają dzień w dzień, i porozmawiać ten problem po prostu wspólnie rozwiązać. Więc pod publiczkę całkowicie działanie zabawne, no niemniej jednak pewnie idziemy coraz częściej tego świadkami, czym bliżej do wyborów. Pan Jacek Olszewski. Konfederacja. Radni Platformy Obywatelskiej, raz, że tam są dwa obozy, to jest te dwie frakcje, tak, które się zwalczają, to za kulisami wiemy. Druga rzecz jest taka, że no, oni chcą ratować trochę wizerunek, bo jednak społecznicy uzbierali 12 tysięcy podpisów, tak? Pani radna mówiła o ekspertyzie. Mówi pan o 12 tysiącach. Żeby nie wycinać tych. Nie rozumiem kompletnie decyzji. Wycinamy jedne drzewa, czy tam przesadzamy je, wsadzimy kolejne platany. Ja przypomnę, że platany to już dawno Europa Zachodnia od tego odchodził. To są drzewa wysoce alergenne. To nie jest ich klimat w ogóle. Z Hiszpanii zawleczone. Nie będę teraz biologicznych aspektów podejmował. Natomiast o co chodzi? Chodzi o ratowanie wizerunku, tak? Żeby po prostu pokazać, że jednak, no nie, no my wsłuchujemy się w głos mieszkańców. Himalaje hipokryzji, nie ma o czym gadać, naprawdę. I pan radny Paweł Sowa. To ja mam tu mówić o Platformie. Nie musi pan, panie radny, proszę poradzę, znaczy, możemy przejść do następnego tematu. Ja pytam, że, tylko jak pan ocenia tę sytuację, no bo jednak przyzna pan, że coś w tym jest zaskakującego i dziwnego, jeśli radni miasta, którzy rządzą razem tak, w ramie z prezydentem, no robią konferencje, na które się z nim nie zgadzają, tak? No. Ja, panie redaktorze, powiem tak. Ja bym od razu zapytał tych radnych, którzy tak teraz zaczynają tam bronić drzew, o to, jak głosowali chociażby nad planem ostatnim obejmującym Naramowice i teren przy Żurawińcu, gdzie postulowałem, sformułowałem, żeby uchronić między innymi jeden teren przed zabudową. No i tam tych osób, które widziałem bodajże w relacjach medialnych, to ich tam nie było w tym głosowaniu. Także, no dobrze, to niech to będzie komentarz. Tak to skomentuję. Cieszę się, że problemy zieleni są coraz bardziej dostrzegane, natomiast no może by ci radni
porobili trochę rachunek sumienia. No i też przede wszystkim warto tutaj zaznaczyć, że jakby radnym, którzy na tej konferencji występowali, podobał się zabudowa, zabetonowanie Placu Kolegiackiego, czy tak Rynku Łazarskiego, czy innych miejsc, które zostały zrewitalizowane właśnie betonem, także tu interes, też interes inwestora się liczy. Zaczynam rozumieć odmowę udziału w tej dyskusji powoli, zaczynam rozmawiać z każdym państwa zdaniem. Ale jeszcze jeden temat na koniec, bo musimy kończyć, ale jak państwo odebraliście ten, no według mnie, rodzaj presji jednak wywierany przez prezydentów Poznania, zarówno Jacka Jaśkiewiaka, jak i Mariusza Wiśniewskiego, temat podręcznika do historii, czyli historia i teraźniejszość. Jacek Jaśkiewiak mówił tak, nie korzystajcie, do nauczycieli się taką odezwą zwrócił, to cytat, nie korzystajcie z podręcznika do hit autorstwa profesora Wojciecha Ruszkowskiego, nie wyobrażam sobie, żeby ten szkodliwy i kłamliwy twór kształtował światopogląd młodego pokolenia poznanianek i poznaniaków, a Mariusz Wiśniewski, również polityk Platformy, no, który chyba marzy o zastąpieniu Jacka Jaśkiewiaka na fotelu prezydenckim dla gazety, mówił tak, myślę, że mądrzy nauczyciele, a ich na szczęście nie brakuje, będą się gali po inne podręczniki. Mam również nadzieję, że osoby, które zdecydowały się na książkę Ruszkowskiego, potrafią uzasadnić swoją decyzję. To tylko fragmenty oczywiście z tych cytatów, które można znaleźć w internecie. No, jeśli ktoś mówi o mądrych nauczycielach, to czy nie sugeruje, że pozostali są jacy? No tak, to jest takie też forma zastraszania nauczycieli, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z książki pana profesora Ruszkowskiego, który napisał bardzo wiele różnych książek historycznych do nauki, z ale których tam się nie uczniowie udało. Też korzystali. Więc myślę, że prezydent jeden czy drugi powinien zająć się tymi chociażby tematami, o których mówiliśmy wcześniej, czyli to, co należy do ich kompetencji, to, co się dzieje w mieście, żeby zajmować się i podejmować tam właśnie zdanie, na przykład fasadowe takie konsultacje. No właśnie, na przykład nie miał ani jeden, ani drugi pan prezydent na spotkanie z mieszkańcami w sprawie 27 grudnia, ale mają czas wypowiadać się w sprawie, do których w ogóle nie mają kompetencji. Także myślę, że tutaj do rozwagi ich, czym powinni się zajmować. Jacek Olszewski? No tak, no. Ja wiem, że tu pani radna będzie bronić tego podręcznika w jakiś sposób profesora Ruszkowskiego. No dobra, fajne, książki pisał, tam mu się wybitnie nie udała. Dlaczego? Ja się bardzo cieszę, tak samo jak moi koledzy z Konfederacji, że przedmiot historia i teraźniejszość wchodzi do szkół, dlatego że świadomość społeczna, świadomość polityczna młodych ludzi i w ogóle każdego pokolenia powinna być na wysokim poziomie. Głupim społeczeństwem jest łatwiej manipulować i łatwiej się rządzi. Natomiast jeżeli mamy jedno ministerstwo, jedną książkę, nie mamy obiektywizmu. Mhm. Jakkolwiek ta książka... Są już następne pisane tak na marginesie. No to dobrze. Jacku. Powinno być jak najwięcej podręczników, żeby był wybór. Służba, znaczy oświata jest państwowa, tak? Tu jest ten problem. My jesteśmy za tym, żeby... Pisanie o historii najnowszej zawsze jest bardzo skomplikowane, tak? Przed nami jeszcze kolejne lata. Ja to rozumiem. Tutaj właśnie historia powinna prezentować fakty, a nie to nie powinna być publicystyka i nie powinno być to opiniotwórcze. Pan profesor tam jednak dużo zawarł test takich opiniotwórczych, szukał wielu wrogów. Wszyscy fajni, którzy budowali tą Polskę, to są właśnie tutaj związani z Prawem i Sprawiedliwością, albo tam jakimiś przybudówkami, a wszyscy niefajni to są właśnie z PO i tak dalej, z komuniści. Ja też ich nie lubię, ale bez przesady. No tutaj zgodzę się z moim przedmówcą. Ja powiem tylko, że każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów. No to w jaki sposób to robi, no to już każdy sobie ocenia, tak? No tak, tylko prezydenci miasta, tak? Nie wywierają presji w ten sposób. No to jednak powinna być decyzja nauczycieli, a nie tak naprawdę chyba polityczna, prawda? Ministerstwo też jest winne jako pierwsze, które narzuca całkowicie wszystkim swoją wizję ideologiczną, no, jednak pytanie, to powinno naprawdę być elementem szerokiej dyskusji w całym kraju poprzez różne środowiska, różne poglądy, a nie narzucanie jednej wersji, no i to jest narzucenie ze strony ministerstwa, więc trudno nie dziwić się potem reakcji osób, które nie podzielają tego poglądu, nie podzielają takiej natomiast wizji, temat jest bardzo, bardzo ważny i ja się cieszę, że takie tematy wkraczają do szkoły historii. Będą korekty. Pewnie. Pytanie, czy też Polacy wybierając i w wyborach stawiając na Prawo i Sprawiedliwość, nie opowiadają się też za taką wizją państwa, również za takimi podręcznikami, za taką wizją historii. Bardzo państwu dziękuję za poświęcony czas, za znaleziony czas przed weekendem, za rozmowę i za wizytę tutaj w studiu i przy telefonie. W studiu gościłem przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania Klaudię Strzelecką. Dziękuję panu przewodniczącemu. Z Klubu Radnych Wspólny Poznań był z nami Paweł Sowa. Dziękuję panu również.
Dziękuję za to umożliwienie telefonicznej dzisiaj rozmowy. Kłaniam się, pozdrawiam. Oraz reprezentujący Konfederację w Poznaniu Jacek Olszewski. Dziękuję również panu. Dziękuję i pozdrawiam. A za chwilę, tego weekendu. Dziękuję bardzo.